jestem w Zabrzu na ulicy Wolności. Jadę ulicą Wolności od strony Gliwic w kierunku centrum Zabrza i będę się chciał wydostać tutaj z Zabrza w kierunku Bytomia, czyli będę chciał trafić na drogę krajową numer 88. Jest noc, nie mam nawigacji, chcę się według oznakowania, według znaków dostać na 8 na Bytom. Nie jest to jakaś trudna rzecz, ale troszeczkę trzeba tutaj pomyśleć. Teraz przejeżdżamy przez torowisko, tutaj tramwaj z każdej strony miałby pierwszeństwo. Zaraz mamy tablicę z drogowskazem. Jest zakaz skrętu w lewo tutaj, aby tam mamy na wprost. I ja sobie muszę teraz wjechać na torowisko. Przejeżdżam przez skrzyżowanie z ulicą De Gaulle'a i Korfantego. Droga wolna. Jadę sobie po torowisku za tramwajem i za chwileczkę będę skręcał w lewo. Zresztą widzimy tutaj kierunek Bytom. W lewo. Znowu z przeciwka musiałbym ustąpić tramwajowi. Tramwaju z przeciwka nie było, więc swobodnie mogłem tutaj sobie wjechać. Gdzież to ten Bytom będziemy mieli znowu? Z tego co się orientuję, będzie on w lewo. Dokładnie tutaj mamy Bytom Katowice w lewo. Powtórzona informacja na końcu drogi. Bytom Knurów w tym wypadku. Pas nas tutaj wyprowadza ładnie, bezkolizyjnie. No i co będzie dalej? Już widzę tablicę z drogowskazem, ale gdzież tam jest ten Bytom? Bytom jest, moi drodzy, w prawo, czyli zmieniam pas na prawy. I na najbliższym skrzyżowaniu znowu z wyłączoną sygnalizacją będę skręcał w prawo. I na razie, jak widać, nie ma tutaj problemów z przejazdem przez Zabrze. Jesteśmy w tej chwili na Alei Korfantego. Duża, szeroka arteria. Po 3 pasy ruchu w każdą stronę. Ograniczenie do 40. Przed nami skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Droga wolna. Ale jak widzicie, nie widzimy ciągle, gdzież to my mamy ten Bytom. Nie ma oznakowania, nie ma drogowskazów. No przyjmujemy, że jedziemy cały czas prosto. Jest drogowskaz. Bytom prosto, ale powiem wam, dostrzec ciężko ukryte za drzewem, aby nie było za łatwo. Kolejne skrzyżowanie o ruchu okrężnym tutaj koło zabrzańskiego multikina. Mamy zwężenie z 3 pasów do 2. Jest tablica z drogowskazem. Gliwice.
ulicę Wrocław w lewo, Bytom prosto. Ja teraz tutaj nie skręcam, ja muszę jechać prosto. Wjechałem w osiedle Młodego Górnika. Kolejne rondo i Bytom mamy w lewo na tymże rondzie. Skoro mamy tam jechać do trzeciego zjazdu, no to ustawiam się już na tym skrajnym lewym pasie. Rondo imienia Żołnierzy Górników. Pierwszy, drugi zjazd. Zjeżdżam trzecim. Szkoda, że tutaj nie ma tabliczki naprowadzającej, że w tym kierunku właśnie jest zjazd właściwy w kierunku Bytomia. No ale cóż, trudno, nie na każdym rondzie, nie na każdym skrzyżowaniu nawet dobre metody są praktykowane. No ale myślę, że byłoby to sporym ułatwieniem, gdyby taka tabliczka była. Oczywiście tutaj się nie rozpędzam, bo tak naprawdę w każdym momencie może nam się pojawić teraz tabliczka, że gdzieś będziemy na ten, żeby Bytom skręcać, a faktycznie będziemy skręcać na Bytom w lewo. Tylko teraz trzeba wyczaić, w którym to będzie momencie, byśmy nie przegapili znaku. Tyle można powiedzieć, pamiętam, jeżeli chodzi o poruszanie się w tym fragmencie miasta Zabrze. Oczywiście to nie jest tak, że ja nie wiem, gdzie mam jechać, bo ja bym tutaj spokojnie wyjechał w kierunku Bytomia zupełnie inną drogą. Ale jedziemy według tego, co pokazują nam znaki. I proszę bardzo, Bytom w lewo, czyli dokładnie to, co mówiłem. Zwróćmy uwagę, jedziemy drogą z pierwszeństwem. Zaczyna nam się dzielnica Maciejów. Pojazdy sprzeciwka muszą mi ustąpić, bo jechaliśmy w lewo z zachowaniem pierwszeństwa przejazdu. Wjazd chyba na Zabrzańskie M1. Tutaj tak naprawdę przydałaby się informacja o tym, że ten Bytom jest prosto. O tym, że Bytom jest prosto, dowiadujemy się już za zjazdem na market. A droga nas wyprowadziła tak, że znaleźliśmy się jak gdyby z automatu na tym prawym pasie. No i ktoś gdzieś tam w jakimś ferworze, zapominawszy o tym, że przecież skoro nie ma oznakowania, to jedziemy prosto, nie zmieniłby pasa. I być może sam bym to zrobił, będąc w obcym miejscu. Bo droga w sposób taki wyprowadziła mnie tak naprawdę do pasa prawego, a nagle mam skręt w prawo. I podejrzewam, żebym się bardziej do tego oznakowania dostosował, aniżeli do tego, co mówią znaki, czyli że powinienem jechać prosto, bo przecież nie ma żadnego oznakowania. Koniec obszaru zabudowanego i już jestem po prawie 10 minutach na drodze krajowej numer 88. Szkoda, że nie mamy tutaj żadnego drogowskazu, czy też kilometrówki. Jak to daleko do tegoż mitycznego w tym momencie Bytomia.